Witam cię, drogi słuchaczu w poczekalni, eksperymentalnie odłączonej od głównego modułu podcastu Agent Tomasz. Mamy strasznie dużo malutkich karteczek, na których zapisane są rzeczy. Informacje pominięte w zasadzie nawet w agencie. To jest w ogóle jakiś kanał, nie? Straszne. Nawet w agencie o tym nie było. Jest jak zwykle mnóstwo rzeczy, nad którymi tak naprawdę szybko. Przelecę. Jak, skoro pewnie, skoro kliknąłeś na ten podcast, to znaczy, że słuchałeś głównego wydania, czyli 20 już odcinka drugiego sezonu audycji Agent Tomasz, podsumowującego 16 tydzień 2012 roku. Przed nami zatem poczekalnia, czyli rzeczy, które nie trafiły do pierwszej dziesiątki. Kochani, zaczynamy od Brukseli. Rybacy z rejonu francuskiej Rivery dostają codziennie po 1000 euro za to, że iż zostają w porcie... I nie wypływają łowić ryb. Powodem tej akcji do karmiania rybaków jest brak ryb w Morzu Śródziemnym. Parę tygodni temu mówiliśmy o pisarzu włoskim, do którego jakaś unie, unijna komisarz, była komunistka. Już nie pamiętam, nie, nie pamiętam jak, miała na, na, jak się nazywała ta mm, komisarz Europejska, ale pamiętam, że była w młodzieżówce komunistycznej. Wiem, że była Greczynką, a pisarz był Włochem. Napisana do niego, by bohater jego książek przestał jeść. Takie małe rybki smażone. Nie pamiętam już co to było. W zależności od tłumaczenia, to albo były sardynki, albo to były szprotki, albo to były takie jeszcze inne, coś małego. A tu się okazuje, że goście dostają 1000 euro na głowę dziennie, żeby nie łowić ryb. Teraz jest pytanie, co trzeba zrobić, żeby zostać rybakiem w francuskiej rivierze? Czy można sobie tak po prostu tam pojechać, zostać rybakiem i dostawać 1000 dziennie? To by nawet nie był głupi pomysł. I jeszcze jest pytanie, jaki jest mandat, jeśli któryś z tych rybaków zdecyduje się jednak. I dostać tysiaka, że nie wypłynął, a oprócz tego pojechać, wypłynąć na morze i, i łowić. Z tego co wiem, podobnie jest z farmami na północnym zachodzie w Stanach Zjednoczonych, że zamykają powoli farmy wiatrowe, do których cały czas dopłacali. To jest gdzieś w Stanach taka historia, podobna jak z tymi rybakami, czyli dopłaca się tym, którzy mają farmy wiatrowe, żeby te farmy wiatrowe już przestały się obracać. Mimo tego, że dotychczas obracały się też, trzeba było dopłacać, żeby się obracały. W Czechach, w Dzieczynie, prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nacjonalistycznego ugrupowania Resistant Women Unity. To jest kobiece ugrupowanie, które miało. Nie wiadomo w jakim celu zostało założone, przynajmniej tego nie, nie, nie podaje Associated Press ani żadna inna stacja. Kwestia polega na tym, że dziewczyny z tego Resistance Women Unity pomagały w domach dziecka. Zajmowały się sierotami, jakieś takie rzeczy. Wiadomo było, że, yy, cóż, no jak się nacjonalistki zajmują pomocą charytatywną, to najprawdopodobniej chcą wytworzyć <noise> w tych domach dziecka, zrobić jakiś szum i pewnie zależy im na tym, żeby w tych domów, domach dziecka powyrastali jacyś młodzi naziści, młodzi faszyści, narodowcy i w ogóle co tam jeszcze. Tak więc postanowiono postawić te dziewczyny przed sądem. Problem polega tylko na tym, że nie ma żadnego aktu oskarżenia. Na razie prowadzono jest śledztwo. Dziewczynom ma grozić do 8 lat pozbawienia wolności, aczkolwiek ich prawnik mówi, że nie ma żadnego zarzutu tutaj, nie ma nawet dowodu na to, żeby coś miały robić źle. Nie ma nic o tym, żeby tam prowadziły jakąś indoktrynację, czytały dzieciom Mein Kampf i tak dalej. Czego by się generalnie spodziewano po prokuraturze, że będzie oczywiście, że udowodni to, ale jak na razie nie ma ku temu żadnych. No Ale wiadomo, że wiadomo, że młode nacjonalistki nie mogą pomagać charytatywnie, prawda? Wiadomo, tak jak prostytutki nie, nie mogą płacić na Wielką Orkiestrę, czy, czy jakoś tak to było kiedyś, już nie pamiętam. Portugalia. Każdego dnia w Portugalii w ręce banków trafia 25 nieruchomości. Od stycznia do marca banki przejęły 2300 domów oraz mieszkań na terenie całej Portugalii. W porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku jest to wzrost o 74%. No cóż, jak łatwo się domyślić, jest to kwestia niezdolności. Do spłaty kredytów budowlanych i mieszkaniowych. To taka wiadomość z Portugalii, która teoretycznie jest zaraz po Hiszpanii, jeśli chodzi o to, kto stoi nad krawędzią. Chodzi oczywiście głównie o Lizbonę i Porto. Oba miasta posiadają prawie 40% udział w całości przejmowanych w pierwszym kwartale 2012 roku nieruchomości na terenie Portugalii. 15% bezrobocie, które sprawia, że ludzie nie są w stanie spłacać kredytów. W Strasburgu, co nowego w Strasburgu? A! Komisarze unijni obliczyli, że 4,5 miliona miejsc pracy zniknęło pomiędzy 2008 i 2011 roku, i oczywiście, jak zawsze, jak w zasadzie w każdym wystąpieniu, ustalono, że do 2020 roku 75% bezrobotnych obecnie tych, którzy są pomiędzy 20 a 64 rokiem życia, znajdzie pracę. Nie jest podane dokładnie, jak ma się to zdarzyć. Wiadomo tylko, do kiedy zostanie ta dziura naprawiona. No i tutaj pojawiają się w tym raporcie unijnym takie słowa, jak zielona energia i konkretne środki. Mm, nadal, nadal, nadal yy, gdzieś, gdzieś machamy rękami w jakiejś, w jakiejś próżni, ale już i, i generalnie jest, jest to wiadomość oficjalna z portalu Unii Europejskiej, jako, jako takie wystąpienie Baroso, które, które już pokazuje, jaka jest nowa droga i że trzeba już tą drogą podążać. Tylko co z tego? Pan Baroso się tutaj wypowiadał, że zielona ekonomia zatrudni 20 milionów w najbliższych latach ludzi, znajdzie miejsce pracy w tak green jobs, czyli, czyli zielone miejsca pracy. To green jobs nie polega na tym, że Steve Jobs miałby zielenić z zazdrości, bo nie, nie, nic takiego, on zielenieje z innego powodu, ale tutaj obliczenia też, też kiedyś były prowadzone, że jedno tak zwane zielone miejsce pracy to kosztuje trzy inne miejsca pracy w gospodarce. Czyli im więcej będzie tzw. zielonych miejsc pracy w tym momencie, fundowanych przez Unię Europejską, to może się okazać, że e, trzy, trzy miejsca znikną w tzw. niezielonych sektorach. Szwecja. Jest strasznie, strasznie rasistowska kwestia, jeśli chodzi o Szwecję. Pani Lena Adelson jadła murzynka. Pamiętacie takie ciastka murzy murzynek? Nie wiem, czy powinno się cały czas te ciasta nazywać murzynek. To były takie fajne, czekoladowe, z posypką, nie? Fajne takie ciasteczka. Mi to strasznie smakowało, jak byłem dzieckiem. Chyba, chyba daw już dawno nie jadłem takiego ciasta. Nawet z chęcią bym zjadł. Tak, tak. czytałem o tym, jak szwedzka minister kultury, kultury Lena Adelson z centroprawidzowej partii, która nazywa się Umiarkowana Partia Koalicyjna. To jest rewelacyjna nazwa dla partii. Jesteśmy umiarkowani, jesteśmy partią jesteśmy koalicyjni. PSL się powinien tak nazywać, nie? Umiarkowana partia koalicyjna. Tuż nie trzeba wtedy dodawać, czy to jest prawicowa, lewicowa, skrajnie lewicowa, czy skrajnie centrowa. Nieważne, umiarkowana partia koalicyjna. Uczestniczyła w otwarciu instalacji z okazji Dni Sztuki Świata. Sztuka Świata. Sztuka Świata polegała na tym, że ciasto, upieczono ciasto czekoladowe w kształcie murzynka. W zasadzie, jak się później okazało, to była murzynka. To znaczy, bo ciasto w kształcie murzynki. Takie damskie ciasto. Ta pani minister zaczęła jeść to ciasto. A to było, jak się okazało potem, to był jakiś performance, że to ciasto pod tym ciastem to siedział aktor, który też miał ciemną skórę i on ponoć miał piszczeć czy jęczeć w momencie, w którym ktoś zacznie kroić to ciasto, które jest no nowoczesna sztuka. Tego się nie da wytłumaczyć, to trzeba poczuć. To się nie da wytłumaczyć. No i cóż, poczuli się obrażeni Szwedzi. Z Krajowego Stowarzyszenia Afroszwedów. To nie są jaja. Znaczy to są w jakiś sposób, to są jaja. Krajowe Stowarzyszenie Afroszwedów. Yy, niesmaczna demonstracja rasizmu, zjedzenie dolnych części ciała, Afroszwedzi nazwali wzmacnianiem pośmiewiska z ludzi cierpiących z powodu rasizmu i kobiet będących ofiarami obrzezania. Jak następnym razem ktoś Was zaprosi na jakiekolwiek otwarcia dni sztuki czy czegokolwiek innego, patrzcie, jakie ciasto dostajecie. Jaka to jest część ciasta, wiecie, bo to ktoś wam zrobi zdjęcie i będzie, będzie straszny wstyd. W ogóle pani Lena Adelson-Lierot, właśnie ta pani minister kultury, jest znana ze swojej umiarkowanej koalicyjności, w zasadzie można tak powiedzieć. Znalazłem taką, taką małą anegdotę a propos tej pani sprzed wielu, 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 wielu lat. Dokładnie sprzed dwóch lat. W 2010 roku szwedzka gazeta National IDAK która to jest gazetą uznaną za tak zwaną gazetę nacjonalistyczną, może dlatego właśnie mają Nationel w nazwie, zdołała zdobyć wystarczającą ilość czytelników, żeby sklasyfikować się już do puli dofinansowania przez państwo. Widocznie w Szwecji jest taki system, że jak masz odpowiednią ilość słuchaczy, czytaczy, czy widzów, to możesz dostać jakieś subsydia rządowe. I kiedy ta nacjonalistyczna, podła, zła gazeta uzbierała, Doczekała się aż takiej, a, 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 aż takiej popularności, no to pani minister zaczęła robić wszystko, co mogła, żeby zmienić prawo dotyczące subsydiów. Mówiła, mimo tego, że jest to kwestia wolności słowa, my nie chcemy, żeby podatnicy sponsorowali gazety prezentujące tak skrajne i, i wiadomo, niepopularne. Populistyczne poglądy. Niemcy chcą obniżyć wiek minimalny dla kierowców do 16 roku. Obecnie można jeździć po drogach niemieckich, jak się ma 17 lat, ale pod nadzorem rodziców. CDU chce obniżyć to do 16 roku życia, tylko trzeba byłoby mieć papierek od rodziców. I tu oczywiście w dalszej części artykułu pojawiają się. Wypowiedzi ludzi, ludzi związanych z, z branżą motoryzacyjną, że jest to generalnie bardzo, bardzo zły pomysł, ponieważ jeszcze, jedno, jeszcze jeden jest taki warunek, że jak ktoś ma 16 lat, a już chce wyjechać samochodem na drogę, to nie może jechać szybciej jak 80 km na godzinę. To ma ponoć jakiekolwiek tam z, nie miały to być względy bezpieczeństwa yy, zapewnić. No wiadomo, jak kogoś się potrąci z prędkością 80 km na godzinę, to, to, to już. To już nie ma znaczenia, czy 80, czy 120, tak na dobrą sprawę. No może chodzi o czas reakcji, który jest jeszcze, nie wiem, niewypracowany u młodych kierowców, ale generalnie chodzi o ludzi, którzy mieszkają na prowincji, w jakichś malutkich miasteczkach, wsiach i tak dalej, gdzie nie dojeżdża komunikacja miejska. Oni są właśnie tymi, ci 16-latkowie, nie wiecie dlaczego nie 14- czy 15-latkowie, skoro 17-latkowie już mogą. Oni są ci niemieccy wykluczeni, do, do których nie dojeżdża PKS. To im trzeba pozwolić jeździć, jeździć samochodem. Kierowcy generalnie boją się, że będą to kolejne zawali drogi, które nie będą mogły depnąć szybciej niż 80 na godzinę, a ich czas reakcji będzie w ogóle liczony za pomocą kalendarza, więc no, no nieważne. Ale taka rzecz, malutka z Niemiec. Co dalej? O Polska przez moment. Tu będziemy jeszcze przez um, 4 newsy, 5 newsów, 5 newsów. Jeszcze będziemy w Polsce i za chwilę po partii polskich newsów przeskoczymy do Stanów Zjednoczonych. Wójt Zawoi, Tadeusz Chowaniak, wypowiedział cyberwojnę wszystkim, którzy wybudowali pod Babią Górą nielegalne domy letniskowe. Co ciekawe, dlaczego mówię cyberwojnę? Ponieważ chcę ich wytropić za pomocą satelity. jest taki plan. Właściciele Dacz to same kłopoty, jak mówi. Nie płacą gminie podatków, zanieczyszczają potoki ściekami, głównie dlatego, że nie mają zezwolenia na to, żeby podłączyć kanalizację do domu, który oficjalnie przecież nie istnieje, do którego nie mogą się przyznać. Żądają, by drogi były do posesji zawsze odśnieżone. Mają strasznie roszczeniowe generalnie podejście, ale są tam nielegalnie. Generalnie ten wójt nie powinien się w ogóle przejmować tymi, tymi ludźmi, skoro są tam nielegalnie. Przede wszystkim. Odśnieżać drogę do domu, który jest postawiony nielegalnie. Żądają sprzątania, odśnieżania, imprez. Wszystko chcieliby za darmo, jak mówi wójt. Ale wójt jest litościwy. Daje wszystkim osobom, które mają nielegalne domki, czas na zgłoszenie się do gminy. Do 30 czerwca. Do, do tego momentu jeszcze mogą dostać legalizację, a potem już będzie porównywał te swoje mapy z tym, co na przykład Google Maps mu, 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 pod, mu podsuwa, jakie obrazki, no i będzie, będzie wiadomo. Nie? Mieszkańcy, którzy mają te domki legalnie, oczywiście jak najbardziej zgadzają się z burmistrzem, bo oni wiedzą doskonale, że tutaj nawet znalazłem chyba wypowiedź pani. Anny Borowieckiej, która jest mieszkanką zawoi, normalnie człowiek, by wybudować choćby garaż, musi pół roku chodzić po urzędach i prosić się o pozwolenie na budowę. I dlatego właśnie, że normalnie człowiek musi chodzić rok, żeby dostać pozwolenie na domek letniskowy, a ci bezczelnie w ogóle postawili go bez pytania urzędników, to właśnie z racji tego, że, że, że tak działa, nie inaczej biurokracja, to teraz wójt ma po swojej stronie mieszkańców, którzy swoje w kolejce odstali. I jakoś coś ich zżera, że inni bez stania w kolejce w urzędzie mogą sobie dom postawić. Mieszkają w domu, którego nie opłacili rocznym staniem w urzędzie, tak? Mieszkają w domku, którego nie opłacili rocznym staniem w urzędzie. Tak, lokale muzyczne. Dziwny bardzo artykuł hmm, dotyczący Związku Producentów Audio-Video. W 2011 roku SPAW. Jak byłem w liceum, to słowo SPAW oznaczało wymioty. To, jak komuś się zdarzyło zaszarżować i wypić wszystkie możliwe drinki posiadające alkohol, to spaw było słowem towarzyszącym opisom jego dalszych aktywności, tudzież losów. Myślę zawsze tak, kojarzę, jak słyszę o Związku Producentów Audio i Video to, i słyszę słowo spaw, to, to, to nie myślę o spawaczach na budowie, tylko myślę o, o licealistach pochylonych nad wanną. W 2011. Albo to była, to była dygresja, to była dygresja, ok? Nie róbmy tutaj żadnego transferu emocji. Na Związek Producentów Audio i Wideo. Ja jestem producentem audio i wideo. Na stronie agentomasz.pl jest mnóstwo audio, które wyprodukowałem. Jest też kilka filmów, które wyprodukowałem. Może to są skromne filmiki w zakładce wideo, może sobie spaw ten, może sobie zerknąć. Ale jakoś nie należy do tego związku, ani do żadnego innego. A tutaj okazuje się, że też związki całkiem, całkiem dobry pobór mają. Całkiem dobry pobór mocy, że tak powiem. 2011 rok SPAW pobrał 18,5 miliona złotych netto opłat na rzecz twórców. 22% więcej niż rok wcześniej. 100 kolejna 100Art, niech żyje, zwiększył wpływy o 11%. Jak się, jak się tłumaczy 100Art? Sto Stowarzyszenie Artystów pewnie, 100 Art, nie? 100 artystów dostaje kasę, reszta na to płaci. Zwiększył wpływy o 11% do 38 milionów złotych. Za X, Za X w świecie bym się tam nie zapisał, zebrał o 5,6% mniej, czyli 50,8 milionów złotych, łącznie jest to 107,5 miliona złotych 2011 rok. I oni narzekają i oni mówią, że dostaliby dwa razy więcej. Gdyby wszyscy właściciele lokali. Płacili swoje licencje, a to są różne lokale, bo może być zakład fryzjerski, który płaci tam 20 zł miesięcznie, po sobie leci Radio Z e, i tak zagłusza wszystko suszarka, a może być też opłata rzędu 2000 w dyskotece na przykład. Gdzie już na tym, że leci muzyka, opiera się sens dyskoteki, prawda? Więc okazuje się, że ludzie nie płacą tych, 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 tych opłat. Jakoś, jakoś nie, nie wiem, no, DJ -e grają zępetrujek, jest jakaś bieda straszna. Stoart im zagląda w ogóle do teczek z płytami. Matka łoska. Spaw jak każda szanująca się organizacja, zlecił w obopie badanie na grupie 13,5 tysiąca klientów, 450 właścicieli obiektów. Wynika, że przedsiębiorcy coraz częściej doceniają wartość muzyki. <laughs> Chciałbym się tylko dowiedzieć, ile, ile, ile Obob zapłacił za. za ile Obob zarobił, przepraszam, na wyprodukowaniu takiej oryginalnej i nieprzewidywalnej wcześniej tezy, że przedsiębiorcy coraz częściej doceniają wartość muzyki. Hmm. Fajnie. Na stronie agentomasz.pl jest także link do. Takiej firmy, która pozwoli Wam załatwić sobie problemy. Jeśli macie lokal, to wejdźcie na stronę agentomash.pl. Tam w linkach jest, jak uwolnić swój lokal od, od na przykład tego spawu. Wiadomość dotycząca Euro 2012. Już widziałem dzisiaj, że po Facebooku chodzą takie komentarze, że Palikot i jego partia Dobrze mówię? Tak, odmówił. Przyjęcia biletów po okazyjnych cenach, które UEFA zaproponowało różnym biurom, kancelariom, partiom politycznym, które były w jakikolwiek sposób związane z organizacją tych, 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 tych mistrzostw kopania piłki nożnej, oni odmówili stwierdzając, że parlamentarzyści mają za dużo przywilejów. Tak przynajmniej powiedział poseł Artur Dębski. Dobra, drugą, drugą wersją jest, że oczywiście mają za mało kasy, prawda? To jest jedna rzecz. Okazuje się, że ci właśnie tak, 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 tak zwani... Jak to się kiedyś nazywało? Nie dygnitarze, tylko... No nie ważne. Wysoko postawione figury mogą kupić, mogą nabyć te bilety taniej niż zwykli ludzie. Z racji tego, że jak wiemy doskonale, wysoko postawione figury, posłowie, pre premierzy, ministrowie, prezydenci itd., oni zazwyczaj zarabiają malutkie pieniądze. Mają bardzo mało odłożone na swoich kontach. Dużo mniej niż przeciętny fan piłki nożnej. Tak więc UEFA zaproponowała im w ramach sprawiedliwości społecznej, piłkarskiej sprawiedliwości społecznej zaproponowała im bilety po tańszych cenach. Odmówił też Gowin. Ministerstwo Sprawiedliwości odmówiło i to to też mnie jakby ujęło tak mocno. Gowin jako znany orędownik gospodarki wolnorynkowej uznał, że pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości powinni konkurować o bilety na Euro 2012 na wolnym rynku. I jeszcze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ustami pani Małgorzaty Woźniak, czyli swojego rzecznika, powiedziało, że euro to jest czas wytężonej pracy dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i oni nie mają czasu wtedy kibicować, tylko po prostu mają pełne ręce roboty. Dlatego nie, nie ma sensu, żeby w ogóle kupowali te bilety w żaden sposób. Nie, nie mają czasu, nawet choćby były za darmo, to by i tak na te mecze nie poszli. Ale najwięcej biletów kupili urzędnicy Ministerstwa Sportu, którzy najprawdopodobniej w czasie euro 2012 będą mieli wolne. Czujecie to. Oni kupili na więcej biletów. Tak jakby nie wiem, urzędnicy Ministerstwa Sportu nie mieli już jakichś wejściówek zapewnionych albo też nie, nie mieli pracy na tych stadionach w ogóle. przedziwna sytuacja. I też oczywiście Ministerstwo Transportu, które będzie miało najmniej roboty jest zaraz na drugim miejscu. Urzędnicy wykupili te bilety po, po tych promocyjnych cenach. Budownictwa, transportu budownictwa i gospodarki morskiej. A jak Jakie ma gospodarka morska z tym. Jak nasze morskie drogi stoją? W ogóle wiem, że lądowe to kiepsko, ale morskie drogi mamy dobre. Mamy całkiem dobre morskie połączenia, moi drodzy. Dlaczego jeszcze nasza partia nie, 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 nie użyła tego argumentu, co? Co dalej? Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych, po rozmowie z komendantem głównym policji, Markiem Działoszyńskim, zdecydował o tym, że wstrzymują współpracę nad projektem Indekt. Pokłócili się chyba. Indekt to jest inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, detekcje i wyszukiwanie na potrzeby bezpieczeństwa obywateli w środowiskach miejskich. Czy jak ktoś za długo siedzi na ławce, to Indekt go tam indektuje, prawda? Komunikat pojawił się na stronie MSW. Minister nie planuje dalszego udziału policji ani ministerstwa spraw wewnętrznych, zarówno w samych pracach nad projektem, jak i wykorzystania jego efektów. Zdaniem Szefa MSW policja już dziś dysponuje środkami, które pozwalają zapobiegać zagrożeniom porządku publicznego. Czyli oni tutaj sobie pracują nad indektem. Kupę kasy w to włożyła już Unia Europejska, o której pewnie te, to, o którą kasę będzie teraz pukać, no bo unia raczej jest w takiej sytuacji, że wszędzie patrzy, skąd może wypukać trochę kasy. A oni sobie zawieszają. Ale y, AGH jeszcze nie skończyło chyba swojej współpracy, bo z tego, co czytamy, prace nad projektem koordynuje Akademia górniczo hutnicza w Krakowie. Zaangażowały się w niego również Politechnika Gdańska i Politechnika Poznańska. Ale generalnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych mówi, że już e, już tutaj. mamy to już. Co macie? Co macie? Co macie zamiast indektu? Słyszy się o tym indekcie? Znaczy nie słyszę się indekcie, ale to już jest inny temat. Budżet sprawy to 15 milionów euro, z czego 10, prawie 11 milionów euro pokrywa Unia Europejska. O tym, co ma na celu indekt, to, to, już, to już nie będziemy zaglądać. Zajrzyjcie sobie na stronę Radia Kontestacja, tam jest taki magazyn, taki program, który nazywa się Tydzień w sieci. I w minionym tygodniu odcinek tygodnia w sieci jest poświęcony właśnie indektowi między innymi i wszystkim innym sopom, aktom, itd., itd. Tak więc wydaje mi się, że lepiej, lepiej będzie, jeśli po prostu odeślę Was do tej audycji. Tam jest to wszystko bardzo dobrze wytłumaczone. Posłuchajcie sobie na ten temat wszystkiego, czego trzeba wiedzieć. O oleju napędowym ostatnio było dużo Jak się zaczęła ta cała gadka o oleju napędowym To ja po prostu myślałem, że tak jak już Już troszeczkę przyzwyczajony do tych takich agentowo-unijnych newsów Że a, znowu pewnie będzie, że zielona energia Że trzeba tam coś dotować Że dwutlenek węgla więc, więc będzie jakiś znowu zwiększony podatek A tu się okazuje, że to jest jakaś kwestia proporcji Pomiędzy tym jak uprzywilejowana jest benzyna A jak uprzywilejowany jest diesel Jak uprzywilejowane są samochody na żagiel Przeciwna sytuacja. Parlament Europejski zaakceptował przygotowany przez Komisję Europejską projekt zmiany zasad opodatkowania paliw używanych w transporcie i do ogrzewania. Komisja Europejska chce teraz uzależnić wysokość tych podatków od wydajności paliwa i emisji CO2. Czyli oczywiście cały czas mamy podatki i cały czas mamy CO2, tylko już troszeczkę inaczej będą to naliczać. Wiadomo, że to będzie musi być takie naliczanie, żeby oczywiście natura w nawiasie. Brukselska na tym nie ucierpiała. Stawka podatków doliczanych do ceny netto 1000 litrów oleju napędowego wynosi 330 euro. W razie przyjęcia propozycji Komisji Europejskiej stawka zaczęłaby rosnąć od przyszłego roku aż do 412 euro. Minimalna akcyza od 1000 kg autogazu z dzisiejszych 125 euro do 500 euro. Nie zmieniłyby się za to minimalne stawki podatku od benzyny, wynoszące dziś 359 euro za 1000 litrów. No to wiecie no, generalnie eurokraci to są ludzie, którzy nie prowadzą samochodów, prawda? To Więc oni reprezentują myślenie pasażera i to takiego pasażera, którego wiedzie szofer. Nie osoby, której nie stać na samochód, tylko osoby, którą stać na szofera. To jest tak. To są te dwa poziomy, poziomy poniżej kierowcy i powyżej kierowcy. Oni są powyżej kierowcy, więc oni wiedzą lepiej. Przeciw radykalnej podwyżce podatków od oleju napędowego protestowali Niemcy, bo ocenili, że po zmianie przepisów to paliwo zdrożałoby u nich. Do 2023 roku o 31 eurocentów. Biedni Niemcy, no. Szkoda mi ich, tak naprawdę. Parlament chce wprowadzić w Unii Europejskiej jednolite podatki od aut. <grym> Ale Komisja Europejska miałaby czas, aż do 2025 roku, by przedstawić propozycję w sprawie tej sprawy lub wyjaśnić, dlaczego tego nie zrobiła. 2025 rok? Za 13 lat? Komisji Europejskiej może nie być. Raczej. I tak jak obiecywałem, na koniec przeskakujemy do Stanów Zjednoczonych. Później jeszcze na moment zajrzymy do Nowej Zelandii. Na sekundeczkę. Tak y się też parę fajnych rzeczy wydarzyło w Nowej Zelandii. W minionym tygodniu. Strasznie, bo są bardzo ciekawe informacje. One nie dość, że nie trafiły do mainstreamowych mediów, to jeszcze nie trafiły do głównego top ten agenta. No to jest, to jest straszne, ale od tego jest poczekalnia. Od tego jest poczekalnia. Stany Zjednoczone. Coraz więcej Amerykanów mieszkających za granicą rezygnuje z obywatelstwa USA. Stany Zjednoczone są jedynym krajem, który opodatkowuje swoich mieszkańców, mimo tego, że mieszkają poza granicami Stanów Zjednoczonych. I mnóstwo ludzi teraz rezygnuje z Zielonej Karty, jak się okazało. W 2011 roku 1788 osób dało sobie luz, i oficjalnie już podłymi, podłymi imperialistami nie są bardzo dobra propagandowa powinna być ta wiadomość, nie? To na pewno jest jakaś prawda, czy wyborcza, czy coś takiego powinna podchwycić, że Amerykanie w ogóle wstydzą się swojego imperializmu, nie? Co rozsądniejsi dają sobie spokój z obywatelstwem. Superman, o tym mówiliśmy, o tym mówiliśmy właśnie w poczekalni rok temu, Superman zadeklarował, że zrywa i nie będzie już obywatelem Stanów Zjednoczonych. Bo on chce być... To rok temu, rok temu było tym w agendzie, on chce być kimś ponad to, on chce być bohaterem świata, to jakieś takie bardzo, ma, jakieś masońskie ideologie tam Ludzie oddają obywatelstwo i oddają zielone karty. Jakby ktoś chciał coś ze swoją zieloną kartą zrobić, to ja mogę na, na moment chęciłbym coś, nie może nie wiem, tam się przejechał po Stanach Zjednoczonych, może teraz, jak to o tym jest w tym dużym agencie, to znaczy w wydaniu Top Ten, że właśnie Teksas chce zlikwidować podatek dochodowy od, od firm, które zarabiają do miliona dolarów rocznie. Ja, ja zarabiam, ja się mieszczę w tej kategorii, ja zarabiam do miliona dolarów rocznie, więc w Teksasie nie płaciłbym dochodowego, co nawet nie jest. Co brzmi dobrze, co brzmi całkiem, całkiem dobrze. Tylko trzeba znaleźć taką osobę, co chce się pozbyć zielonej karty. Chcesz się pozbyć zielonej karty? Dzwoń. Kilkunastu agentów Secret Service, czyli, czyli służb tajnych, którzy przyjechali do Kolumbii, by zapewnić bezpieczeństwo Barackowi Obamie. Cóż, zostało odesłanych do kraju z powodów tak zwanych dyscyplinarnych. Okazało się, że balowali panowie w domach uciech cielesnych. Agenci tajni, tajne służby zostali obsłużeni w tych w tych domach publicznych pełniący, bo to, to w zasadzie można całą tą historię powiedzieć za pomocą tam czterech słów tylko odpowiednio je dobierając pełniący publiczne funkcje pracownicy tajnych służb zostali obsłużeni w, domu, w domach publicznych Niestety nie, nie, nie tajnie, przez co, przez co wrócili do kraju. Oczywiście tutaj CIA zapewnia, że to pełen luz i Barack Obama wszędzie jest bezpieczny. Ląduje bezpiecznym samolotem, piloci w Air Force One nie piją, Barack nie naciska, żeby lądowali w Polsce koniecznie, bo on tu musi się przywitać z Komorowskim, którego uwielbia. Tak też różne takie rzeczy, prawda? Pamiętacie wizytę barakową w Polsce, to wiecie doskonale, o co mi chodzi. Ważność wraca, ważność, czyli ważne, żeby nie ucierpiała służba zdrowia. Fort Ward się nazywa miejscowość, burmistrz tej miejscowości. Cały czas oczywiście jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Patrzcie, nie mogę znaleźć, w jakim stanie jest ta miejscowość. Wiecie to może nie być to, to może nie być najważniejsze. Burmistrz tego, tego miasta, pani Betsy Price... Wymyśliła sobie, że jej miasteczko będzie zdrowsze i stwierdziła, że żeby osiągnąć ten cel, to należy. co robić? No, ograniczyć palenie papierosów. I w agencie mówiliśmy już na, na, o, wielu, o wielu, wielu sposobach, jak ograniczyć palenie papierosów. Mówiliśmy o, o podatkach, o zakazach itd., itd. I właśnie takim przedziwnym zakazem hmm, mają być potraktowani palący pracownicy w mieście Fort Worth. To znaczy, palący pracownicy zostaną skierowani na, na odwyk, natomiast firmy nie będą mogły zatrudniać oso, osób palących. Możesz mieć najwspanialsze CV, rekomendacje od samego Hołdysa nawet, 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 nawet od niego, ale jeśli jesteś palaczem, to nie masz szans na to, żeby znaleźć pracę w tym miasteczku. No to no wiadomo, od razu, od razu wszyscy ludzie rzucają palenie, bo wiadomo, że trzeba za coś wyżyć, szczególnie, że koszt fajek rośnie. Ja się zastanawiam, jak to sprawdzić, czy, czy ktoś jest palaczem, czy nie, bo już teraz ludzie nie przestaną się przyznawać, że są palaczami, tak naprawdę. Znaczy, wiadomo, że to później może wyjść w dalszej, w dalszej części, że ktoś skłamał podczas wywiadu. Mm, mówił, że nie jest palaczem, okazało się, że sekretnie gdzieś tam skręca jakieś małe rurki papierowe, nie wiadomo z czym w środku. I tak myślałem, że tak się odróżnia polityków w Stanach Zjednoczonych, że jak ktoś jest z partii demokratycznej albo republikańskiej, to zaraz przy jego nazwisku telewizji przynajmniej jak występuje, przy jego nazwisku pojawia się literka HD, jak jest demokratą, albo R, jak jest z partii republikańskiej, to tu powinno się pojawiać literka S. Mieć na, na CV czy podaniu o pracę pieczątką zrobione S. I to wiadomo wtedy, że można już go, nie czytać tego w ogóle, tego CV, olać tego pacjenta i odesłać do domu. Albo na odwyk, co też chce zrobić pani Betsy Price. I jak się tu okazuje, problemem jest zarówno to, że człowiek, który Oczywiście, urzędników. Urzędnik, który pali papierosy, robi przerwę na papierosa, a w tym czasie nie pracuje, niepalący w tym czasie oddaje całą swoją energię państwu. Czyli to jest właśnie parafraza tego, co powiedział Kennedy: nie pytaj, kiedy masz przerwę na fajkę, tylko co możesz zrobić dla kraju. I ci, którzy nie palą, mogą więcej zrobić dla kraju. Oprócz tego, i tu dochodzimy do istoty ważnusza, problem polega na tym, że nawet ci, którzy nie palą, płacą podatki, z których finansowana jest późniejsza. Rekonwalescencja i zabiegi palaczy, prawda? Którzy zapadają na różne przedziwne choroby i powikłania, rak płuc i tak dalej, i tak, dalej. tak więc tu generalnie, jak się okazuje, chodzi generalnie o to, że nie ma za bardzo funduszu na to, żeby leczyć palących. Na początku mówiłem, że nie za bardzo orientuję się, gdzie jest ta miejscowość. Okazuje się, że ona jest w wymienionym przeze mnie wcześniej Teksasie. Tak jak obiecałem, na sam koniuszek. Ostatnie, ostatnia garść informacji to jest głównie Nowa Zelandia i jedna z pogranicza Indii, Pakistanu i Chin. Nowozelandzkie Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało konsultacje na temat wprowadzenia w Nowej Zelandii podobnych jak w Australii przepisów o jednolitych opakowaniach papierosów. Chodzi o to, aby papierosy były sprzedawane w jednakowych, prostych opakowaniach, nie zachęcających do kupna, wyobraźcie sobie. I generalnie w większości będą te opakowania pokryte ostrzeżeniami, że palenie szkodzi. A wszystkie nazwy, znaki towarowe będą zastąpione zwykłą, tą samą, znormalizowaną, zaakceptowaną przez odpowiedniego urzędnika czcionką. Czyli to już nie będą papierosy Malboro, tylko te na M. To już nie będą kamele, tylko te na C. Generalnie wszystko będzie identyczne, jak w PRL-u po prostu. Tylko będzie coś innego napisane na tym samym, szarym, zniechęcającym do kupienia pudełku, bo jak się okazuje, ludzie kupują papierosy, ponieważ mają kolorowe pudełka. No, i oczywiście palenie szkodzi, i później jest ważność, czyli ważne, żeby nie ucierpiała służba zdrowia. Czyli służba zdrowia musi leczyć ludzi palących, a skoro musi leczyć ludzi palących, no to najpierw ludzie muszą przestać palić. Nowe Zalanskie Stowarzyszenie Sprzedawców Detalicznych uważa, że zakupy w zagranicznych sklepach powinny zostać objęte podatkiem konsumpcyjnym GST, którym to podatkiem są objęte zakupy w sklepach krajowych. Stowarzyszenie Sprzedawców Zetalicznych twierdzi, że regulacje zwalniające zakupy w sklepach zagranicznych o wartości do 400 nowozelandzkich dolarów z 15%, z 15 podatku GST są niespójne, a rząd traci rocznie na tym zwolnieniu około 100 milionów właśnie nowozelandzkich dolarów. Czyli oni nie, szkoda, że nie występują o to, żeby też inne sklepy zwolnić z tego podatku i żeby to ludzie zarobili, tylko machają tym dziwnym argumentem, że rząd traci rocznie na tym zwolnieniu podatkowym 100 miliardów dolarów nowozelandzkich, których, które by zarobił, gdyby ten podatek nałożył na wszystkie sklepy, tak? Świetnie, świetnie. Oczywiście nie, nie podają, ile ludzie zarabiają, ale to, do tego już się chyba przyzwyczailiśmy. Tu jest nowy podatek w Auckland i Queenstown Lakes. Samorządowcy wpadli na kolejny genialny pomysł, skąd wziąć pieniądze, wpadli na pomysł podatku od łóżek. Przeciwko podatkowi od łóżek nie wiedzieć czemu występuje... Stowarzyszenie Właścicieli Moteli Nowozelandzkich. Nowozelandzkie Stowarzyszenie Moteli, moteli w skrócie MANZ. Michael Baines się wypowiada w ich imieniu, jest szefem tak naprawdę Nowozelandzkiego Stowarzyszenia Motelarzy, tak to powinno być, nie? Okazuje się, że gdyby wprowadzić podatek od łóżek, byłoby to o tyle bez sensu, że, że wiadomo, drożej kosztowałby pokój, turystyka mogłaby troszeczkę na tym ucierpieć, mniej ludzi. Jak coś jest droższe, to, to mniej ludzi to kupuje. To, to wiedzą wszyscy, oprócz, oprócz samorządowców i, i europosłów, i wielu polityków też tego chyba nie, nie zdaje, się, zdaje się nie rozumieć. To oprócz tego, że ten, ten, ten biznes by, by ucierpiał, no to wiadomo, jest to niemożliwe do sprawdzenia, czy tak naprawdę dany motel wprowadził podatek i egzekwuje ten podatek. I wyegzekwowanie kary za niewprowadzenie podatku też jakby jest o wiele bardziej kosztowne niż te parę procent, które teoretycznie do budżetu miałoby. Przyjść, bo znowu oczywiście ci wspaniali samorządowcy w swoich lśniących prawda, autobusach miejskich stwierdzili, że przecież jak nałożymy podatek, to będziemy mieli więcej pieniędzy. To jest proste, nie? To jest oczywiste. Dobra, jak mówiłem, ostatnia informacja z pogranicza Indii, Pakistanu i Chin lodowce w Karakorum przybrały na masie. To jest generalnie wiadomość dla ludzi, którzy nie wierzą w globalne ocieplenie. No i tutaj wiadomość Al Jazeera. Al Jazeera generalnie podała, Al Jazeera powołuje się na badania francuskiego Uniwersytetu Grenoble i kwestia polega na tym, że przez 10 lat, 1999-2009, te lodowce po, ponoć zwiększały się o średnio dziesiątą albo dziesiąte metra rocznie. Czyli generalnie kłam, te badania zadały kłam. Zdjęciom z National Geographic, które lubuje się w tym, żeby co parę miesięcy umieszczać kolejne statystyki, jak to lód znika z wierzchołków i jak oceany zalewają Indonezję czy tam jakieś kolejne miasteczko. Czyli gdyby całe w ogóle Himalaje się roztopiły, to tam poziom oceanu w okolicach co najwyżej podniósłby się o parę milimetrów, jak, jak, jak pokazuje to badanie, więc to jest to generalnie bzdura. Poza tym jeśli gdzieś temperatura ro rośnie, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę globalne ocieplenie, jeśli temperatura rośnie z minus 15 do, do minus 12, to nadal, moi drodzy, jest to poniżej zera, więc nadal e, woda zamarza, że tak powiem. Tudzież nawet może się okazać, że właśnie dzięki globalnemu e, ociepleniu, jeśli, jeśli byśmy w ogóle to klepnęli, to może się okazać, że rzeczywiście tego lodu jest więcej właśnie dzięki temu, że jest globalne ocieplenie. Woda jest większa wilgoć, się robi większa para, to później zamarza i tak dalej, ciepłe fronty. To, to wiecie, to już trzeba być specjalistą, żeby się na tym znać. Ja się na tym nie znam, powtarzam tylko za uniwersytetem, który najprawdopodobniej stracił granta od Alagora i postanowił mu dopiec i stwierdził nie, a my udowodnimy, że lodu jest więcej. A tak serio, to oprócz tego jak ktoś wierzy w globalne ocieplenie, to specjalnie dla niego też Al Jazeera podaje inne wyniki badań z, z lutego akurat, które udowadniają, że lodu na, w Himalajach jest coraz mniej i że generalnie ubywa go szybciej niż właśnie National Geographic i wszystkie te algorytmy Obliczają i szybciej niż byśmy się tego obawiali. Czyli, generalnie, jak się okazuje, na, na rynku globalno-ociepleniowym też panuje, panuje, panują zasady wolnorynkowe. Chcesz wiadomości o tym, że jest lodu więcej? Proszę bardzo, Francja oferuje takie wiadomości. a Jazeera też oferuje wiadomości, że jest go mniej. Dla każdego. Każdemu według potrzeb po prostu. Potrzebujesz dowodu na to, że globalne ocieplenie istnieje? Z pewnością znajdą się badania, które to udowodnią. Potrzebujesz dowodu na to, że globalne ocieplenie to mit? Też są strony, które to udowadniają, też naukowcy się pod tym podpisują. Jak najbardziej e, zaspokajamy <grym> potrzeby klienta. Moi drodzy, to była ostatnia wiadomość w dzisiejszej poczekalni. Chciałbym, żebyście dali znać, jak widzicie tą kwestię od, odczepienia modułu poczekalni od całego statku kosmicznego, jakim jest Agent Tomasz, jakim jest podcast Agent Tomasz. Jak sami widzicie, jest strasznie dużo takich małych rzeczy, nad którymi e, nie wiem, czy jest duży sens się, się rozgadywać w takim, w, taki, w takim formacie, w jakim to było dotychczas robione w podcaście Agent Tomasz. E, więc próbujemy. Próbujemy. Dzisiaj i za tydzień poczekalnia odczepiona od głównego podcastu. I zbieram informacje, zbieram Wasze opinie. Radio małpa agentomasz.pl